Dzień. Dariusz Jawornik. Artur Perczyński. Łukasz Lepianka. Patryk Grabowski. I Leszek Wojtczyk. A po drugiej stronie oktagonu staną oraz drugi reprezentanci międzychodu MMA Devil. Czyli Bartosz Kiżło, Dominik Szalczyk, Tomasz Bochm, Konrad Furmanek i Arek Jakubczyk. Mamy MMA Devil Międzychód. Sędziowie pojedynku Piotr. Na starcie przed nami niesamowicie silnie kibicowska ekipa na trybunach zdjęła koszulki. Zresztą Państwo, doping dla UKS-u. Zdjęli też koszulki zawodnicy z Łodzi UKS Box w białych spodenkach. Drużyna z Międzychodu w swoim drugim pojedynku w spodenkach niebieskich. Dla tych, którzy dopiero w tej chwili się do nas dołączyli, w skrócie, góra 4 minuty, 2 na 2 na zasadach MMA, dwóch sędziów, dwa pojedynki w jednym drużynowym starciu. No tak jak w tenisie byśmy powiedzieli, grają debla tutaj w MMA i tutaj mamy większy spokój tym razem, chociaż w jednym sytuacji już jest clinch i już mamy parter. W drugim przypadku UKS próbował sprowadzenia, ale jeszcze się to nie udało, a zatem walka w stójce, ale tutaj przy siatce już wydaje się jest ground and pound, jest pełen dosiad zawodnika z Międzychodu. Lecą tutaj ciosy na głowę UKS-iaka, ale on się wciąż nie poddaje. Patrzę, co się dzieje w drugim pojedynku. Tam przyparty do siatki jest zwycięstwo. Jest rzucony ręcznik, ależ Międzychód tutaj sobie poradził z UKS-em na początek. No przegrali to pierwsze starcie, ale teraz pokazali moc. No ten ich rezerwowy zawodnik tutaj naprawdę dobrze wypadł w pierwszej rundzie. Na UKS płaci na razie frycowe. Pierwsza runda dla ekipy z Międzychodu, ale tutaj oczywiście dwie rundy. W każdej z nich można zdobyć dwa punkty. A zatem potrzebne jest w tej chwili zwycięstwo ekipie UKS-u. Trwają tam chyba jeszcze rozmowy, jeszcze nie wiemy, kto pojawi się za moment w oktagonie. Druga runda. Jeśli wygra UKS, będziemy mieli dogrywkę 1-1. Jeśli przegrają, to zawodnicy z Międzychodu, no to powoli mogą zapomnieć o finałach. Rusza do przodu Międzychód i Międzychód tutaj jak na razie prowadzi. No jest wielka determinacja, chyba już są po tym przetarciu w pierwszej walce nieco poddenerwowani też zawodnicy z Międzychodu, rozjuszeni pierwszą porażką. I w tej chwili UKS Box, mimo potężnego dopingu swoich kibiców, w opałach. Coś się tutaj wydarzy, dwa razy na plecach UKS-iacy, ale bronią się tutaj, tu jeszcze wszystko może się stać. Jest teraz walka w stójce, ale tylko na moment. Aż trudno się zdecydować, na który pojedynek tutaj patrzeć. No to na pewno jest nowość w polskim MMA. Na pewno rzecz, no, dla niektórych kontrowersyjna, na pewno nowatorska. Czy się przyjmie, zobaczymy. Ale muszą Państwo przyznać, że wygląda to naprawdę, naprawdę efektownie.
Jest w tej chwili dwa razy walka w parterze, cały czas ten pojedynek wygląda tak samo, no próbuje tutaj, tutaj były stąpy na głowę, to jest niedozwolone, dlatego sędzia od razu przerwał walkę, będzie tutaj ostrzeżenie dla zawodnika. Tak mi się wydaje, że to była przerwana walka, było kopnięcie, był stąp na głowę, niedozwolony w ramach przepisów Federacji Iron Warriors Team. Proszę jeszcze raz zobaczyć, to będzie chyba ta sytuacja. Dokładnie, to jest niedozwolone kopnięcie na głowę. Czekamy zatem na decyzję sędziów. Tak, a zatem wykluczony był zawodnik w niebieskich spodenkach i teraz mamy sytuację dwóch na jednego, ale proszę zobaczyć, jak to wygląda w tej chwili. Niesamowite, niesamowite, co się tutaj dzieje. Jeden Heros walczy z dwoma zawodnikami, trzyma ich tutaj w uścisku. No ciężko będzie mu wygrać. Ciężko będzie tutaj wygrać to starcie. Zobaczymy, jak to się zakończy, ale to jest niesamowite. Niesamowite, to się powinno już przecież od początku rozstrzygnąć w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund. A to w tej chwili wydaje się, że faktycznie wszystko może się jeszcze wydarzyć. Widzą Państwo, co się tutaj dzieje. No, sytuacja jest właściwie już dla zawodnika z ŁKS-u, zawodnika w niebieskich spodenkach. Naprawdę bardzo, bardzo trudna, ale tutaj on znosi te wszystkie ciosy. No trudno będzie tutaj zaatakować. No, ale mimo wszystko, proszę zobaczyć, tak nie wolno przytrzymywać się siatki. Tutaj sędziowie reagują, nie wolno trzymać się za ogrodzenie, ale są tutaj zmęczeni zawodnicy z międzychodu. No i koniec tej dogrywki. Niesamowite, wytrzymał tutaj całą dogrywkę zawodnik w niebieskich spodenkach. Proszę zobaczyć, jaki zmęczony, z wytatuowanym herbem łódzkiego klubu sportowego na plecach. Ależ proszę Państwa, no momentami naprawdę brak słów na taką piękną sportową postawę. To jest hart ducha, to jest odwaga, to są też umiejętności, które pozwoliły mu przetrwać w oktagonie, w klatce z dwoma rywalami. Będziemy mieli powtórkę, no proszę popatrzeć, naprawdę takie rzeczy zdaje się tylko w Federacji Iron Warriors Team. No, ciekaw jestem tutaj werdyktu. Przecież tutaj liczy się także agresywność, tutaj liczy się także zaangażowanie. Po dwóch rundach. 3-2. Pojedynek wygrywa ŁKS Łódź. Wygrywa!
to starcie, to jest niebywałe, niebywałe, dwóch na jednego wygrywa ŁKS. Fantastyczna postawa tego zawodnika, co się tutaj działo, co się w tej chwili dzieje na tym sektorze zajmowanym przez kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego. No fenomenalna postawa.